Kaziuki Wileńskie zawitały również do Wrześni. Zespół Solczanie był bohaterem tegorocznej imprezy we Wrzesińskim Ośrodku Kultury. Zainteresowanie występem gości ze wschodu było tak duże, że trzeba było zorganizować aż 2 koncerty. Nasz zespół pieśni i tańca Solczanie pochodzi z Sulecznik, to jest 40 km od Wilna znajdujemy się. Jesteśmy reprezentacyjnym zespołem w swoim rejonie solecznickim, gdzie mieszka ponad 80% Polaków. W naszym zespole są ludzie różnych narodowości, różnego wieku, różnych specjalności, czyli wszyscy ci, kto lubi śpiewać, tańczyć, komu jest ważne zachowanie tradycji swojej rodzinnej, narodowej. I dlatego właśnie przetrwaliśmy 25 już lat. Zespół pieśni i tańca Solczanie do Wrześni przywiózł ze sobą tradycyjne produkty, które można kupić na wileńskim jarmarku kaziukowym. Tradycyjne kaziuki na Litwie właśnie z każdym rokiem są coraz większe, coraz bogatsze i coraz ładniejsze. Właśnie święty Kazimierz jest patronem Litwy i to bardzo, to jest popularny jarmark. Naprawdę jest bardzo dużo gości z zagranicy, a całe Wilno 3 dni po prostu tętni życiem. Starówka jest jednym dużym jarmarkiem, można powiedzieć, bo to są sprzedawane palmy wileńskie, pierniki, różne smakołyki, różne wyroby z drzewa. No naprawdę na Litwie to jest bardzo popularne takie rękodzieło, wszystko co robi się ręcznie i co jest kupowane bardzo chętnie. Od kilku lat coraz więcej polskich miast decyduje się na organizację tego wileńskiego święta. W niektórych, tak jak na przykład we Wrześni czy Poznaniu, jest to już tradycja. W stolicy Wielkopolski jarmark kaziukowy odbywa się już od 20 lat. Bardzo dużo właśnie tutaj jest mieszkańców, którzy przyjechali ze wschodu. I to jest ich kultura, którzy oni to chcą kultywować, chcą widzieć, chcą dalej w tym żyć. No, po prostu dlatego chyba. Czy w Poznaniu jest równie popularne to święto jak tutaj we Wrześni? Tak, już 20 rok organizujemy te kaziuki, no i coraz więcej ludzi. Pierwsze lata były troszeczkę takie jeszcze, no tam za dużo ludzi nie przychodziło, natomiast już w tej chwili już są tłumy. Już są tłumy, już cały rynek, stary rynek w Poznaniu jest zajęty, tam w koło jest no, mnóstwo ludzi, to są tłumy. Organizatorami koncertu we Wrzesińskim Ośrodku Kultury byli Wrzesiński Urząd Miasta i Gminy oraz Starostwo Powiatowe. Dobra obsada, śmieszne teksty przeplatane przebojowymi piosenkami to jedne z głównych atutów przedstawienia I Love You. We Wrześni w sztuce można było zobaczyć Rafała Królikowskiego, Magdalenę Smalarę, Elżbietę Romanowską oraz Mariusza Kiliana. Jest to fajna, piękna, mądra, przede wszystkim radosna, dowcipna opowieść o miłości bardzo szeroko rozumianej między kobietą i mężczyzną od zarania, czyli od początku, od Adama i Ewy, od pierwszych randek, od pierwszego spotkania, pierwszego zauroczenia, poprzez kolejne spotkania, kolejne etapy w naszym życiu, czyli małżeństwo, rodzicielstwo, dojrzałość, zwątpienie i starość. Spektakl był wystawiany w wielu miastach w różnych częściach świata. Aktorzy przekonują, że warto go zobaczyć chociażby dlatego, aby przekonać się, dlaczego niektórzy widzowie decydują się na oświadczyny w trakcie jego trwania. Ten spektakl jest bardzo popularny na świecie, był grany ponad 13 lat na Off-Broadwayu, miał swoje realizacje w wielu krajach świata i tych zaręczych podobno było ponad 60 w całym świecie, bo to jest po prostu dobra okazja do podejmowania, znaczy nie do podejmowania, te decyzje trzeba podjąć wcześniej, ale do finału takiej decyzji, czyli do zapytania o rękę i tylko to panowie pytają, panie. W najbliższym czasie Wrzesiński Ośrodek Kultury zaprasza także na spektakl Komisariat. Bogdan Rymanowski we Wrześniu opowiadał o swojej książce Ubek, wina i skrucha. Dziennikarz spotkał się z młodzieżą z liceum ogólnokształcącego, a później z mieszkańcami Wrześni w bibliotece publicznej. Próbowałem licealistom wytłumaczyć, że często korzenie tego, co dzieje się dzisiaj, są w czasach przełomu, lata 80., lata 90. Rozmawialiśmy na temat tego, czy dzisiaj służby specjalne są tak samo groźne jak wtedy, w latach 80. i czy zmieniła się rzeczywistość ludzi, którzy pracują w służbach. Czy to ciągle jest oszustwo, kłamstwo, manipulacja, czy zupełnie coś innego. Myślę, że rozmowa była ciekawa, bardzo szybko to wszystko popłynęło, więc szybko się skończyło i czuję pewien niedosyt,
I miałem wrażenie, że to nie było nudne, więc młodzi ludzie dzisiaj szybko się nudzą. Chcą mieć wszystko już, zaraz, opowiedziane w sposób dynamiczny, wartki. I byłem zdziwiony, że wytrzymali ze mną godzinę. Bogdan Rymanowski jest dziennikarzem mającym wieloletnie doświadczenie w mediach. Pracował jako reporter, prowadził również programy i serwisy informacyjne. Obecnie jest gospodarzem programu Kawa na ławę. Jak sam podkreśla, praca w telewizji daje mu wiele satysfakcji. Telewizja daje taką możliwość uczestniczenia w wydarzeniach, które się dzieją w tym momencie. Pracując w telewizji informacyjnej, czyli telewizji, która opowiada o tym, co się dzieje, a nie o tym, co się stało, ja mam takie wrażenie i taką świadomość, a jednocześnie satysfakcję, że uczestniczę w czymś, co jest obserwowane przez ludzi, tak? Czyli w jakimś sensie uczestniczę w tworzeniu się historii, opowiadając o tej historii. Ale telewizja jest z natury rzeczy, ze swej natury bardzo powierzchowna. Więc pewne tematy, na które ja mam w telewizji 10 minut, można głębiej rozwinąć właśnie w książce. Dziennikarz do Wrześni przyjechał na zaproszenie Biblioteki Publicznej. We Wrześni odbyły się eliminacje do 17 Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych w halowej piłce nożnej. W hali przy ulicy Kosynierów zagrało 9 drużyn z regionu północno-zachodniego. Jest to jeden z 4 turniejów, które rozgrywane są w kraju, bowiem podzielone jest na 4 strefy i my organizujemy, jesteśmy organizatorami strefy północno-zachodniej. Kto przyjechał do Wrześni? Przyjechały drużyny. Przyjechało w zasadzie 13 drużyn, 4 drużyny w kategorii powyżej 45 lat i 9 drużyn kategorii Open. Z jakich miejscowości? Miejscowości przyjechały drużyny Police, Ostrzeszów, Grodzisk Wielkopolski, Kleczew, 3 drużyny poznańskie, Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, Wielkopolski Zarząd Dróg Lokalnych i Gospodarz Września. Każdy mecz trwał 2 razy po 7 minut. O cenne punkty walczyło 4 piłkarzy plus bramkarz. Oprócz pracy biurowej też potrzebne jest rekreacja, sport. Wielu z nas grało kiedyś w piłkę w jakichś tam na szczeblu amatorsko-lokalnym klubach. Nadal to kontynuujemy. Jest to fajna zabawa. Od kilkunastu lat przyjeżdżamy tutaj i cały czas gramy. Czy Państwo jakoś szczególnie się przygotowujecie do tych zawodów? Spotykacie się? Tak, spotykamy się raz w tygodniu na hali od października do końca marca. Kondycja fizyczna jest istotna. Oderwanie się od problemów codzienności. Biuro, praca, stres, pogoń za piłką, zupełnie inna aktywność, zupełnie inne zaangażowanie. To jest nam potrzebne. No, musimy biegać, bawić się, cieszyć się tą piłką, tą zabawą. Dlatego tu przyjeżdżamy od lat, my z Polic, dość daleko. Jesteśmy stąd ulokowani, ale z przyjemnością tu do Wrześni przyjeżdżamy. Drużyny, które przeszły dalej, zagrają w finale, które odbędzie się w maju w Brennej.